Wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w siódmym niebie. Jak zawsze jestem w towarzystwie Edwarda Ludczyna, który w sąsiednim studiu już nas wita i będzie komentował rozmowę o charakterze takim trochę świątecznym i wyjątkowym. Myślę, że najlepiej wprowadzi Państwa w nastrój tej rozmowy fragment jednego z najbardziej ulubionych polskich filmów, w którym zobaczą Państwo piękną dziewczynę, doskonałą aktorkę. I ukochaną postać z polskiej literatury, która za chwilę znajdzie się tutaj w studiu Kanal. Najpierw zobaczmy, pan Wawodejowski. W pierwszej parze gospodarz Piękny Ketling z Krzysią Drochojowską. Basia tańczy w drugiej parze. Jesteśmy przy nakręcaniu telewizyjnej wersji pana Wołodyjowskiego, która będzie się różnić od filmowej. 13,5 godzinnych odcinków pod tytułem Przygody pana Michała. Reżyseruje Paweł Komorowski. Szykuje się duża konkurencja dla kapitana Klosa i czterech pancernych. Krzysia Drochojowska, proszę Państwa, czyli Barbara Brylska, jest dzisiaj moim gościem. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. I co rzeczywiście stało się tak, jak komentator mówił, że to była konkurencja dla kapitana Klosa? Czuje się pani konkurentką? Nie wiem, to już należy do oceny widzów. O widzowie tak to ocenili, że Barbara Brylska jako Krzysia Drohojowska to jest to. Żadna inna aktorka nie miała prawa zagrać tej postaci i nawet wielokrotnie powtarzano, że jest pani po prostu idealnym wyobrażeniem skądinąd bardzo polskiej, bardzo pięknej postaci z Pana Woodyowskiego. Czy Pani to tak odczuwała, kiedy pierwszy raz pokazano Pani rolę? Pomyślała Pani tak, to dla mnie, no nareszcie wiem, zagram. No, wręcz przeciwnie. Ja ciągle zazdrościłam mm, Madzi Zawackiej yy, Roli Hajduczka? Tak, że ona miała y, dużo większe pole do popisu, jako aktorka. Jej postać była dynamiczna. Ja... Taka bardziej żartobliwa. Ja, nie było dużo więcej temperamentu i ja po prostu musiałam tę rolę zagrać. Ja nie byłam sobą, ja bywam romantyczna, bywam taka jak i Krzysia, ale to mnie szalenie ograniczało na planie i zazdrościłam je wszystkiego, jazdy konnej, wetowałam sobie to oczywiście w czasie przerw, w zdjęciach, w fechtunku i w ogóle tego, że jednak była to bardziej wiodąca rola na ekranie, taka trochę zawiść. Teraz oglądamy aktorki. panią rzadziej na ekranie, ale w dalszym ciągu otacza panią legenda. Legenda najpiękniejszej polskiej aktorki i jednej z pierwszych prawdziwych gwiazd filmowych polskich i nie tylko polskich, ponieważ stała się pani gwiazdą kilku kinematografii y, sąsiednich. I chciałbym się dowiedzieć, jak dzisiaj pani o tym myśli, o tym byciu gwiazdą y, w? W takich warunkach, jakie były możliwe w Polsce, w latach, na które Pani największe role przypadły dotychczas. Proszę powiedzieć, czy Pani się poczuła kiedyś gwiazdą? Tak, tylko nie miało to pokrycia w finansach, w moim y, sposobie życia na co dzień. Y, natomiast to znaczy nie można było mit... za to wybudować to znaczy w określonym czasie ja mogłam natomiast nie miałam takich potrzeb. Dlaczego? Ja uważam, że człowiekowi jest potrzeba bardzo mało, reszta jest na pokaz. Ja miałam inne potrzeby, inne zainteresowania. Mnie pierwszy można nauczył jakiejś takiej pokory i wskazał mi to co jest ważniejsze w życiu. No ale czy potrzeby gwiazdy nie są inne niż Potrzeby zwykłej kobiety na, na toalety, jakieś wyjścia ciągle, wyjazdy. Tak, to, tak, o tak to są koszty i mm, czasami myślimy przede wszystkim o widzu, żeby nie burzyć ich. Y, y, y. I wyobraźni, o gwieździe chcemy to podtrzymywać, co jest bardzo często sztuczne. Czy to jest takie Mają fałszywe wyobrażenie. Widzów? tym bardziej o gwiazdach naszego systemu, to myśmy nie byli gwiazdami, myśmy nie były gwiazdami. Warunki nie, nie sprzyjały temu, żeby być gwiazdą. Gwiazda to chyba taka osoba, która żyje w absolutnym luksusie, która nie zajmuje się codziennymi sprawami, nie robi zakupów, tak mi się to wydaje. Jeździ luksusowymi samochodami, ma służące, ma nie wiem, leży i pachnie. Tak mi się to wydawało. No ale i taka gwiazda, prawdziwa, i taka gwiazda w naszym wymiarze zawsze jest obiektem zainteresowania ludzi. Którzy na ulicy się oglądają, którzy spotkani w sklepie zaglądają do siatki, co Pani kupuje i co kupuje Pani wtedy takie rzeczy, na które wcale Pani nie miała ochoty, ale wydaje się Pani, że gwiazda o, powinna to kupić? Nigdy nie, nigdy niczego nie robiłam na pokaz, i y, czasami mi ta popularność przeszkadzała najczęściej mi pomagała. Y, jeśli mówimy o zakupach, to y, w czasach bardzo ciężkich y, miałam sprawę ułatwioną, ponieważ y, bardzo Panie często znajdowało się, spod, znajdowało się coś dla mnie spod lady. Przez sympatię ekspedientek nie wiem. Ale to Pani Barbara, czy Pani nie, nie, nie myśli, że to czasem bardziej można się poczuć gwiazdą w takiej sytuacji, jak jakaś szyneczka pod kasą odłożona, a tu wszyscy kartki trzymają mną w, w e, dłoniach i nie mają właściwie nawet szansy na parówki, że to bardziej się jest gwiazdą niż jest Jones Rolls Roycem po Beverly Hills czy po Hollywoodzie? Ja Panu opowiem jedną anegdotę na temat tych zakupów i poczucia y, 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 się gwiazdą. Ja Kiedyś dostałam z lady szynkę, kiedy nie było w sklepach dostatecznej ilości towaru i ludzie stali w ogromnych kolejkach, a mnie ekspedientka puściła oko i coś zawinęła tam, a ja tą szynkę dostałam i położyłam ją w roztargnieniu na dachu samochodu i ruszyłam. Zapomniałam o tej szynce, bo miałam jeszcze inne zakupy. Ja położyłam taszynkę na dachu samochodu, po czym ruszyłam Rutkowskiego. Pamiętam, że to było na ulicy Rutkowskiego. I nagle wszyscy się oglądają i tak dalej. Ja myślę, jestem gwiazdą, tak wszyscy mnie poznają. Nawet w tym maluchu, którym jeździłam. Po czym znalazł się ktoś życzliwy <grym> lub nie wiem, zazdrosny o to, że ta szynka się odwinęła z tego opakowania demonstracyjnie, jechała na dachu mojego samochodu. Ktoś mnie zatrzymał na skrzyżowaniu. Powiedział, proszę pani, szynkę pani zgubi. No to jest, to było nieprawdopodobne, no ponieważ z... ja jechałam z tą szynką. To była y, jakaś taka prowokacja dla... No zakrawa dla... to na prowokację, na prawie, drażnienie ludzi, że prawie, gwiazda tak. sobie szynkę na samochodzie wozi, by, żeby było, pokazać, że ma. A że to ją było stać. moje roztargnienie. Pani Barbara, a czym pani tłumaczy, że teraz tych ról jest mniej? Że, że, że w ogóle w polskim kinie nie ma ostatnio zbyt wielu dobrych ról dla aktorek, ale jeśli już nawet się zdarzają, to wiele aktorek bardzo lubianych przez długi czas nie występuje. Czy to jest pani wybór? Ja sobie to tak tłumaczę, że tak się pocieszam, że ja już byłam i że teraz są po prostu moje młodsze koleżanki. Borul jest masa dla kobiet i y, grają tylko y, no, jak gdyby następne pokolenie. To, y, koleżanki młodsze, bardzo utalentowane. Y, dlaczego nie dostaję propozycji? To jest słodka tajemnica reżyserów. A może nie tak do końca tajemnica, bo y, dochodzą różne do mnie y, informacje na temat mojej osoby. A... a co nie lubią pani? Ja nie wiem, czy nie lubią gdzieś y, zupełnie niezasłużenie y, zaczęła mi przeszkadzać polityka Ja jestem apolityczna nie znam się na tym nie interesowałam się polityką y, To nie znaczy, że ja nie zajmowałam jakiegoś stanowiska ja miałam własne zdanie na temat y, systemu i tak dalej ale nie działałam nie y, Wyrażałam swoje poglądy czasami w wywiadach. Niemniej, jak się okazuje, bardzo mi zaszkodziły, czego dowiedziałam się z wywiadów, takie fakty jak przyjęcie na przykład różnych odznaczeń. Dostała które... pani Nagrodę Państwową ZSRR. Jako pierwsza cudzoziemka, ale dostała między innymi w systemie, w którym żyli wszyscy. Gdzie oni wtedy byli? że mają prawo zadawać im pytanie jak pani mogła przyjąć y, na przykład złoty krzyż zasługi zapominając o tym że dostałam również y, krzyż y, Kawalerskie odrodzenia Polski. A może też chodzi o to, że była Pani gwiazdą, jak mówię, nie tylko w Polsce, ale na przykład również w Związku Radzieckim, w NRD, we wszystkich krajach we wszystkich demokracji, w demokracji ludowej, ale w Związku Radzieckim chyba w szczególny sposób, bo tam Panią wręcz noszono na rękach. I czy to nie jest trochę teraz taki odwet, że no skoro ona pozwoliła się tam kochać, to teraz my jej nie będziemy lubić? Być może to tak troszeczkę na tym polega, ale ta moja popularność w Związku Radzieckim byłym polegała na, może nie do końca na przypadku, ale ja nie czuję się. To znaczy, ta nagroda, która mnie tam spotkała, i ta przeogromna popularność zupełnie. Jest dziełem przypadku, bo ja zagrałam w filmie Razanowa w takiej komedii y, Szczęśliwego Nowego Roku, a tytuł y, oryginalny brzmi: y, Ironia losu y, albo y, to jest idiom y, z lekkim parą po rosyjsku czyli ja pani z lekką parą. Proszę. Pani świetnie mówi po rosyjsku. Ja, ja mówię po rosyjsku, po rosyjsku i grałam po rosyjsku. Niemniej musiałam się tych tekstów uczyć na pamięć dokładnie, bo przecież popełniam błędy i ja nie znam perfekt rosyjskiego. I ja zagrałam w tym filmie, który jest chyba fenomenem jedynym na świecie, gdzie męczą ludzi, nie męczą, bo to jest na ich życzenie. Ten film jest puszczany co roku na nowy rok. I ja jak gdyby jestem ciągle na topie we wszystkich byłych y, 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 krajach y, Związku Radzieckiego. O tym się u nas dużo mówi, i także pani przyjaciele o tym mówią. My, y, zaprosiliśmy dzisiaj do takiej loży y, komentatora pani życia Magdę Zawacką. Doskonałą aktorkę, której pani zazdrościła roli Hajduczka w Panu Wołodyjowskim. A To miło mi. I zgodziła się <grytana>. kilka, kilka spraw w pani życiu skomentować. i Między innymi pytaliśmy o to, jaki jest jej stosunek do pani ról w filmach w Demoludach, do pani niesamowitego powodzenia w Związku Radzieckim i czy należałoby panią za to teraz ukarać. I o to co powiedziała Magda Zabacz. Dlaczego mnie karać? Przecież... Tam dużo ciekawsze być może i lepsze role i przede wszystkim płacono za to. To były naprawdę duże pieniądze jak na tamte czasy, płacone przez NRD, Związek Radziecki, oczywiście mówię w porównaniu z tym co płacono w Polsce, a poza tym nikt się w stosunku do polskich aktorów tak nie śpieszył, żeby... Stwarzać dla nich rolę, pisać dla nich coś, proponować im coś ciekawego, kontrowersyjnego. Widocznie tak to było, że ona wybierała to, co było dla niej korzystniejsze. No, czyli jak się okazuje, to nie jest wcale takie jednoznaczne. A komentarze, na które pani się powołuje, te krytyczne są odosobnione. Nie tak do końca, wie pan, że y, dlatego, że lepiej płacono, y, bo wy, y, wychodzi na to, że byłam sprzedajna, prawda? Y, nie miało to nic wspólnego z polityką, ja po prostu chciałam pracować. I, y... A jak miała do, pani do wyboru główną rolę w polskim filmie i w radzieckim, to y, wybierała pani według kategorii y, patriotycznych, czy według kategorii finansowych, nie, czy według, według kategorii artystycznych? Y, y, roli propozycji, czy Tura była bardziej ciekawsza. interesująca, czy nie. Czyli taki stuprocentowo zawodowy stosunek do rzeczy. Absolutnie. Pani Basiu, ja bym chciał, żebyśmy wrócili do samego początku, wręcz do Pani urodzenia, bo Pani się urodziła pod Łodzią w Skotnikach, prawda? Ja nie wiem, czy ja już pamiętam. Tak. <laughs> I, I wiem, że to był okres, okres czas wojenny i pani mama no, miała bardzo trudne zadanie, żeby panią wychować w czasie, kiedy po pierwsze musiała pracować, bo Niemcy do tego zmuszali. Po drugie, nie było właściwie co jeść. Czy pani zostało w coś w pamięci z tamtych czasów? Migawki oczywiście. Mama czasami się nawet dziwi, że ja to pamiętam, że jest to niemożliwe, że nie miałam nawet trzech lat, kiedy ja mamie opowiadam pewne fakty, które mówią o tym, że ja byłam dwuletnim dzieckiem. Dlatego bardzo trzeba uważać to jest apel do rodziców żeby jednak baczyli na to, co mówią, co się dzieje wokół dziecka, bo ono tak dobrze to pamięta i tak wchłania nastroje to, co się dzieje. A skoro tak, czy pamięta pani moment, kiedy wrzuciła pani do, studnia, do studni kota. Nie, za tego to, nie pamiętam za to, że wypił babci śmietanę. Tego nie pamiętam, ale mama mi przypomniała, ale to bardzo prawdopodobne, bo ja. Y... Dlaczego prawdopodobne? Odzgadza prawdopodobne, się z ponieważ kar... ja reagowałam na wszelkie zło. O proszę ten kot właśnie wygląda ze studni czy <noise> y, Studnia wyglądała nieco inaczej, bo studnia była bez tej korby. To była studnia, z której czerpano wodę na kulkę, tak zwaną. Czyli kij z haczykiem, Aha. spuszczano się wiadro, spuszczało się wiadro i czerpano wodę. No, ale Także to studnia to, nie całkiem tak wyglądała. Z, z, znaczy, dlaczego nie, pani ja tego, wymierzyła tak okrutnie sprawiedliwość temu kotu? Dlatego, że moja babcia rozpaczała, że kot wypił śmietany, więc trzeba było go ukarać. Ale ja potem płakałam nad losem tego kota i jego uratowano, bo wyciągnięto go wiadrem. Nie trzeba było wy, wydobyć wodę całą ze studni, żeby ją oczyścić od kota. To ma pani bardzo zasadniczy charakter. Y, są osoby, które czasami nie znając mnie zbyt dobrze, twierdzą, że jestem zasadniczka y, nie powiem końca tego. W każdym bądź razie nie do końca, nie, nie zawsze. W sprawach zasadniczych jestem zasadnicza. Takich jak kot. <laughs> No może to nie była zasadnicza sprawa, no taka była reakcja moja. A dlaczego Pani zdecydowała się iść do liceum plastycznego? Nie nie chciała Pani być aktorką? Chciała Pani zostać plastyczką, malarką? Nie. Jak byłam w szkole podstawowej, to ja chciałam być artystką cyrkową. Ale w, w, skąd w się jakiej to konkurencji? Akrobatyką. Akrobat. Tak. No, tak. Ponieważ byłam niesłychanie sprawna fizycznie. To mi tata opowiadał, jak kiedyś w dzieciństwie wypadłam z łóżeczka, i wypadłam takim saltem, i ja nie puściłam się y, brzegu łóżeczka. To znaczy, ja wisiałam z rękami wykręconymi i y, nadal, y, nadal się poleć. trzymałam. Tak, ja byłam. No taka konstrukcja fizyczna, że byłam niesły, niesłychanie. Y, giętka. Y, giętka, elastyczna. Y, tak, szpagaty, mostki, y, foki, wszystkie możliwe, y, te trudne sprawy, ja wykonywałam bez jakby niemiakości, więc wydawało mi się, że najlepiej będzie, jak ja zostanę artystką w cyrku. Ale zresztą ta historia się powtarza, że ktoś za mnie decydował, moja wychowawczyni postanowiła, że ja pójdę do liceum plastycznego, ponieważ bardzo ładnie rysowałam. I pani się jej podobała? Ja bardzo się cieszyłam, że ona za mnie zdecydowała, bo ja i, nie umiałam sobą y, kierować. Zawsze ktoś to za mnie robił. No i tak łatwo zrezygnowała pani z marzenia o cyrku? Tylko o tak. dlatego, że wychowawczyni powiedziała, że inaczej? Nie, pewnie y, gdzieś tam podświadomie wiedziałam, że to nie jest sposób na życie <śmiech> <śmiech> i że, że lepiej, że pozostał marzeniem. Ja byłam po, nie zawsze pokorna, ale w tym przypadku miałam ogromne zaufanie do moich wychowawców i zdałam do tej szkoły plastycznej. I jak pani szło? Średnio. To znaczy, ja nie byłam wybitna, jak się potem okazało w, w dziedzinie plastyki. A okazało się to wtedy, kiedy zagrałam w teatrzyku szkolnym w matce Gorkiego. I to było w ostatnim. W ostatniej klasie chyba. I przyszła nauczycielka i powiedziała, Basiu, nie, ty nie na plastykę, tylko zdawaj do szkoły teatralnej. Absolutnie. Tak? Ja, byłam ja byłam przerażona ponieważ po mojej przygodzie w ósmej klasie, gdzie zagrałam w kaloszach szczęścia, kiedy wyobrażałam sobie, że ja zostanę, po, już zostałam gwiazdą. Zaraz, że już zaraz, nie zaraz, by... ale jak doszło do kaloszy szczęścia? Ogóle, bo tu mówi szczęścia. pani, że, że szkoła podstawowa, plastyka, cyrka, tu nagle się okazuje, że już pani zagrała Nie, bo ja wracam, bo ja wracam do tej ósmej klasy. Dlaczego jak się pani chciałam w powiedzieć, dlaczego byłam klasie. przerażona, że, że idę do tej szkoły teatralnej. Tak. Więc w ósmej klasie zjawiło się dwóch panów, którzy zaczęli chodzić po klasie i szukać dziewczyn Dziewcząt do filmu. I z naszej klasy wybrano dwie dziewczyny. Okazało się, że to właściwie nie, była, nie były żadne role, tylko w sumie takie no, troszkę więcej niż statystowanie, mhm. bo tam było pięć dziewcząt na planie, w zakonie u sióstr miałyśmy tam jakieś zadania do wykonania. Niemniej no, szukali dziewcząt. Nie wiem, fotogenicznych czy ładnych, nie wiem o co im chodziło. Wybrali mnie jeszcze taką jedną koleżankę, a próby do tego filmu polegały nie na kontakcie z kamerą, tylko po prostu siedziało parę osób za stołem i rozmawiano z nami, czyli było to minimum testu na inteligencję, czy my będziemy w stanie pojąć to, co do nas reżyser mówi. Więc na tym ta próba polegała, i moja koleżanka odpadła, ja przeszłam. No i oczywiście, jak przeszłam, były to trzy dni zdjęciowe. Yy, absolutnie przekonana, że zostaje gwiazdą filmową. Kalosze szczęścia takie małe były? Czy to wychodziło o większe? Bo to... W sumie okazało się, że dla mnie były to małe kalosze szczęścia. I yy, yy, te trzy dni zdjęciowe, kiedy ja sobie. Miraże już snułam, że nie wracam do szkoły, że będę zarabiać własne pieniądze. Już się żegnałam z kolegami w liceum plastycznym. I nagle po trzech dniach nie przyszła żadna nowa propozycja. Mało. Gerard Zaleski wtedy. Pani myśla, że to już po trzech dniach będzie, tak? No nie, no to jest początek. Natychmiast powinny pojawić się następne propozycje. Okay. I kiedy po tych trzech dniach, gdzie zarobiłam 90 zł, przepraszam. 90 nie. To było 90 zł płacili za dzień zdjęciowy statystom, bo to było wtedy? To było, dużo było, wtedy? To było y, tam 270 y, zł. To było. Ja nie wiem, czy to było duże. Trudno mi powiedzieć było wtedy w tej kupić chwili. Za 270 y, złotych. Ja te pieniądze oddałam mamie jako pierwsze zarobione pieniądze. Mama potem się przyznała, że schowała je y, w bieliźniarce. Y, y, nie w kredensie, gdzieś w kredensie. tam coś mi za to kupiła. Ja już A. nawet nie pamiętam co. I y, y, po, tym, po tych trzech dniach, kiedy nie przyszły te następne propozycje, a jak wspomniałam o Gerardzie Zaleskim, który na planie podszedł do mnie i wziął mnie tak za policzek, na którym w ogóle nie było mięsa, bo ja byłam szalenie szczupła, powiedział, byłabyś piękną kobietą, gdybyś miała trochę więcej mięsa w policzkach. <mian> I tu był koniec: jeden wielki kompleks na całe życie, długie zresztą, nie na całe, ale bardzo długo miałam kompleks, że jestem za chuda. I wtedy zdecydowanie zrezygnowałam. Z kariery aktorki filmowej. Ja wiedziałam, że ja się do tego nie nadaję, no, bo mam nie? za mało mięsa w policzkach. A nie próbowała Pani sobie tego mięsa dodać w policzkach? Oni mało, tak. Ja się, chcia, ja się tuczyłam, ja y, w ogóle różne y, rzeczy wyprawiałam. Y, opuszczałam tak podbródek, żeby tutaj mieć fałdę na przykład. To, to były dziecinne oczywiście pojęcia o tym wszystkim. I y, ja zrezygnowałam. Powiedziałam, nigdy więcej ja będę studiować w Wyższej Szkole Plastycznej w Łodzi. No i na moje szczęście, bo ja jestem bardzo wdzięczna dyrektorce pani Zofie Machajkowej, Zofii Machejkowej za to, że ona mnie skłoniła do tej szkoły teatralnej, gdzie poszłam z ogromnymi oporami. Ona podobno szantażowała panią, że jeśli pani nie będzie zdawała to. Zrobiła to bardzo wystawa. sprytnie. Dzięki jej za to ona pokazała mi dwie opinie, bo wtedy yy, szkoła średnia wystawiała opinię, która była yy, oczywiście tajemnicą, To była koperta zaklejona, z którą ja szłam, yy, czy oni wysyłali do sekretariatu wyższej uczelni, yy, w której była opinia o studencie, yy, o, 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 o uczniu. Jedna była dobra, druga zła. I ona mi otworzyła te koperty wbrew zasadom. Ja wiedziałam, że nie mam wyboru i zdawałam do tej szkoły teatralnej. Zdała pani i znakomicie zaczęło iść, ale pojechała pani gdzieś na wycieczkę. W Pociągiem, a w pociągu stał na korytarzu Młody Chłopak, Jan Borowiec. A to się stało wcześniej. To się stało wcześniej, zanim yy, yy, wcześniej dyrektorka wypatrzył. podjęła, tak, ja miałam 17 lat, czyli to było dwa lata wcześniej. W każdym razie tam wtedy w pociągu to rzeczywiście było pierwsze spotkanie z pani późniejszym mężem, Janem tak, Borowcem. Tak. A potem, kiedy już pani zdała na studia y, aktorskie, romans się rozwinął w wielką miłość, a wielka miłość potrzebowała spełnienia w postaci małżeństwa. Wielka miłość rozwinęła się wcześniej, przed szkołą aktorską. Ale w trakcie szkoły aktorskiej miało dojść do małżeństwa, do ślubu, i z, podobno, czy to prawda, z miłości zrezygnowała pani z zawodu aktorskiego i zrezygnowała pani ze studiów w szkole teatralnej? Wszystko się zgadza. Ja popełniłam bardzo brzydką rzecz. To znaczy, ja y, przeczytałam list, który nie był do mnie adresowany, tylko do mojego narzeczonego. Od Ale wie pan, ten... ciekawość jest tak ogromna, y, y, tego, co dotyczy ukochanej osoby, że ja po prostu to musiałam zrobić. I y, będąc w jego mieszkaniu, list? to był list od jego siostry, y, z którego dowiedziałam się, y, że powinien wybić sobie. Żonę aktor aktorkę z głowy, że to nie jest to nie będzie żona. Mimo że już mnie znali, ale ja sprawiałam wrażenie osoby tak y, niedojrzałej, mhm. chyba i fizycznie, i, i nieprzygotowanej do tego, środowiska. żeby spełniać rolę żony, matki, gospodyni. Ja mam szalenie taka opóźniona w rozwoju chyba fizycznym, bo <laughs> będąc już. Y, 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 żoną, za mężną osobą nie wpuszczano mnie do kina od lat 18. Więc ja musiałam pokazywać swój dowód, żeby właśnie obejrzeć film Dozwolony od lat 18. A co powiedział mąż, gdy dowiedział się od pani, że złożyła pani swoją pasję, swój talent, swoją przyszłość aktorską na ołtarzu miłości? Dostał nerwicy i bardzo długo leżał chory. To, Bo to nie podobało mu się. To, to jest, człowiek, jest człowiek bardzo wrażliwy. Mogę powiedzieć nawet, że kryształowy i on się ogromnie przejął tym, że ja zrezygnowałam z czegoś, co powinnam kontynuować dla niego. W międzyczasie zdawałam na sinologię, bo postanowiłam, że jeśli nie mogę malować, to może chociaż tym pędzelkiem. Sinologia, czyli to filologia jest, chińska. Tak, że chociaż będę malować te literki pędzelkiem. Coś mi się to skojarzyło, że jednak... Ale znała pani chiński? Nie no, ja chciałam poznać chiński. I poznała pani chiński? Nie, nie dostałam się. Ja zdałam, niemniej tam było pięć osób tylko przyjętych, było pięć miejsc. Wtedy nie był to popularny wydział i nie przyjęto mnie. Ale Wa co pani myślała? Chwała że, Bogu, po że mnie nie przyjęto. By... Co by pani robiła po sinologii, przepisywała chińskie księgi? Nie, nie wiem. ja nie bardzo się na tym zastanawiałam. Ja widziałam, że ja muszę studiować, że muszę się rozwijać i. i, i y... Nie bardzo myślałam o, ty, o tym, co ja będę robić dalej. No i wreszcie zdała Pani drugi raz do szkoły teatralnej, tym razem w Warszawie. Tak, ja udowodniłam y, y, teściom, że, no oczywiście przed tym wyszłam za mąż, że potrafię mieszać w garnku, że y, y, potrafię zająć się mężem i tak dalej. I takim no, podstępem, prawda, wychodzi na to, y, zdobyłam tego swojego ukochanego mężczyznę. I po trzech latach wróciłam, zdawałam egzamin do szkoły aktorskiej w Warszawie. Ale przed tym jeszcze próbowałam jako Wolny córka marnotrawna wrócić do szkoły łódzkiej, po dwóch latach. I czekałam, pamiętam, byłam na wykładach cały czas, prawie przez rok, i czekałam na moment, kiedy jakiś student zostanie usunięty. Żeby zrobił miejsce na rok. Tak, bo taki był warunek. Nie doczekałam się. Bo największa selekcja jest po drugim roku. Ale to był jakiś bardzo dobry rok, że nikogo nie usunięto. Ja nie wiem. A może właśnie <noise> dlatego, że ja czekałam. a. Ale wyszło na dobre, bo znalazła się Pani w Warszawie na roku z Danielem Olbrychskim, z Jerzym Zelnikiem, ze wspaniałymi kolegami. I o tym proszę Państwa, za chwilę będziemy rozmawiali w drugiej części rozmowy z Barbarą Brylską. Więc nie odchodźcie proszę od telewizorów. Za chwilę jesteśmy znowu w Siódmym Niebie. Barbara Brylska w Siódmym Niebie, dalszy ciąg rozmowy, proszę Państwa. Pani Barbaro, kiedy już zdała Pani do Szkoły Teatralnej w Warszawie, drugi raz z rzędu w ogóle do Szkoły Teatralnej, kiedy była Pani na roku z Danielem Olbrychskim Jerzym Zelnikiem i zakochała się pewnie Pani w zawodzie i nie wychodziła w ogóle z, ze szkoły i z sal ćwiczeń, bo tak to zawsze jest. Każdy nowy student przeżywa to zachwycenie. Nie, takie to są studia, że właściwie my jesteśmy zarażeni tym i... i bardzo często siedzimy nawet w nocy. A jednak pani od razu przejawiła niesubordynację, ponieważ wbrew zakazowi wyraźnemu rektora szkoły, którym wtedy był pan profesor Jan Kreczmar, zdecydowała się pani zagrać w filmie, a to było zabronione. Ja dostałam pozwolenie od ministra kultury. No a co rektor na to? No, jako minister był jego zwierzchnikiem, w związku z tym oni mi pozwolili zagrać w Faraonie. Bez, to była rola kapłanki bez, Kamy. bez udzielania urlopu dziekańskiego, bo taki był warunek, że jeśli chce się grać w, w czasie roku akademickiego, to trzeba wziąć y, y, urlop dziekański. Niemniej dla pięciu dni, bo tyle tych dni miałam w Faraonie, nie można kogoś... Y, Pozbawiać możliwości studiowania. To jest za, za krótki okres czasu, żeby taki haracz płacić. Tylko pięć dni, a taka znacząca rola kapłanki Kamy. Kawalerowicz zrobił z tego. Ja nie no... wiem, czy aż tak znacząca, ponieważ on zrobił film męski i bardzo ograniczył nasze role, czego do dzisiaj bardzo żałuję. A ja wiem, dlaczego pani żałuje. Dlatego żał... Kawalerowicz żałuje. Ja też. A pani też żałuje pewnie z innego powodu niż Kawalerowicz. Czy to jest prawda, że. Za pani namową on zaangażował do roli faraona Jerzego Zelnika? Tak, Jurek dowiedział się o tym po wielu latach. Ja po prostu nie mam zwyczaju chwalić się. Natomiast po wielu próbach, kiedy ja już zostałam zaakceptowana do tej roli, próbowałam z wieloma aktorami i okropnie mnie to męczyło i nudziło. I żaden nie spełniał warunków do końca predysponujących go do, do tej roli. I w końcu... Ja wiedziałam o tym, tylko nie wiedziałam na ile mi wolno. Ja w ogóle byłam szalenie nieśmiałą osobą mimo wszystko. Nieśmiało zaproponowałam Kawalerowiczowi, że u mnie jest na roku taki piękny chłopak, który by idealnie pasował do tej roli. To jest Jurek Zelnik. Nikt On nie wiedział naturalnie i oni go zaprosili i... Od razu strzał w dziesiątkę. Tak. No ale potem było tak, że Pani zagrała te pięć dni zdjęciowych i wróciła do domu, a on grając główną rolę, e, grał i grał i grał i dużo poza granicami Polski było e, realizowanych zdjęć. A ja tylko miałam atelier. No i nie tylko chodzi o to, że mało Pani miała do zagrania, ale nie miała Pani okazji z nim wyjeżdżać i z nim być na planie, a zdaje się, że się tam między Państwem jakiś romans zawiązał. Tak, był romans, i ale myśmy sobie to... Chociaż y, wtedy właśnie już nie. Y, myśmy bardzo dużo podróżowali, y, reklamując ten film y, na Zachodzie. Znaczy, odku firma Atlas Zachodnio Niemiecka kupiła ten film, dystrybucję tego filmu i zapraszała nas na po całym urocze. świecie, tak, w Brazylii, Francja, no, cała Europa i myśmy sobie razem podróżowali. Także ja sobie zrekompensowałam ten brak wyjazdów w plenery z faraonem i była mi w Egipcie, w którym nie miałam przedtem być okazji. Także nie, nie żałuję tego, że to było tylko atelier, ponieważ wszystko przyszło y, trochę później, ale jednak. A jeszcze chciałem wrócić do tej fascynacji Jerzym Zelnikiem. Jaki on wtedy był? Co, co w nim było tak y, y, pociągającego dla mnie? To widać na ekranie. Ja, ja jestem ogromną estetką i on był tak, tak skończenie piękny: tak skończenie piękny i tak nieprawdopodobnie pięknie zbudowany. I poza tym, y, y, jest to intelektualista dla mnie. To był chłopak bardzo inteligentny, władający już językiem angielskim i y, no, wszystkim wszystkim imponował. Na no, co się stało, że profesor y, Kreczmar postanowił potem uniemożliwić pani dalsze studiowanie w szkole teatralnej? Y, to było po drugim roku studiów, kiedy następuje ta już właściwa selekcja, bo po pierwszym roku jest trochę za wcześnie, nie wiadomo czym jeszcze y, co jeszcze pokaże student. Także po drugim roku następuje ta selekcja, ponieważ po trzecim już jest trochę za późno, bo jest za dużo lat studiów, za dużo zmarnowanego czasu. Ale selekcja I na podstawie, podstawie czego? Talentu. Tak, Co jest przydatności do zawodu i tak dalej. Oczywiście. I, I proszę sobie wyobrazić, że no to było zupełne zaskoczenie dla wszystkich, nie tylko dla mnie. Dla mnie to był dramat. Interweniował nawet mój mąż pierwszy wtedy, ponieważ ja wpadłam... W absolutną rozpacz. Ja byłam nieprzygotowana, czułam się pokrzywdzona. Pan Kreczmar, który był naszym opiekunem roku, czytając listę studentów, którzy zostają i którzy opuszczają ten rok, myśmy byli przygotowani, że był taki jeden kolega, który powinien opuścić rzeczywiście szkołę teatralną. I on siedział jak mysz podmiotą i tylko czekał, kiedy wyczyta jego nazwisko, i nagle wyczytał nazwisko, właściwie tylko jedno to, które zostało wydalone moje. I to był absolutny szok, nie tylko dla mnie, ale i dla kolegów. Przychodził mój mąż na rozmowy z kreczmarem. Ale przed tym jeszcze, kiedy no on musiał jakoś to uzasadnić naturalnie, dlaczego ja y, muszę opuścić tę szkołę, powiedział, że Basiu, ty sobie dasz radę bez szkoły. To było pierwsze, drugie, że byłam precedensem dla studentów, y, że burzę y, jak gdyby obyczaje tej szkoły. A czym pani burzyła obyczaje? Y, tym, że zagrałam w czasie roku szkolnego, że inni studenci będą mieli pretensje. A to chodziło o Faraona? Tak, faraona, bo no tylko raz zagrałam faraon nie szkodzi. A mimo to właśnie ja nie byłam na tyle y, mądra wtedy, żeby po prostu pójść do ministra i zakwestionować moje wydalenie. Że ponieważ on wyraził zgodę, on powinien mnie w tym momencie obronić, prawda? I prawdopodobnie tak by się stało, tylko ja y, o wielu sprawach y, nie umiałam sobie poradzić wtedy. No i pożegnałam się z tą szkołą. Ale to było takie karne wydalenie. Jako, to było w zasadzie karne, bo ja miałam zaliczone. To przestrzeżenie dla wszystkich ja miałam pozostałych, żeby nieśli pani śladem. Tak. Ja miałam to ogromny błąd ze, ze strony tej szkoły, dlatego że rzeczywiście tracą urodę dziewczyny i młodość w murach tej szkoły. Potem kiedy szuka się bardzo młodej odtwórczyni jakiejś roli, to okazuje się, że student, absolwenci tej szkoły są już za starzy, absolwentki. I ja po tym wydaleniu oczywiście ja bez przerwy grałam i zrobiłam kilka filmów. W trakcie tego trzeciego roku, który oni robili, moi koledzy. Zgłosiłam się pod koniec trzeciego roku do szkoły łódzkiej z Znowu, powrotem. To już który raz? Tak. Trzeci, trzeci raz. Trzeci. trzeci. A opiekunka roku... A tam wszyscy roku... otworzyli ramion trzeci. Koleżanki były okropnie niezadowolone. Nie mogłam znaleźć przyjaciółek oprócz Magdy celównej. Opiekunką była Jadwiga Hojnacka, która zaprotestowała. Powiedziała, jej studentki traciły tracą cerę w murach szkoły. Ja tutaj rok nie studiowałam, ponieważ ja postawiałam warunek. Ja chcę od razu na czwarty rok. Ja chcę zdawać egzaminy. Nie pani odstawiania warunków. Ponieważ ja powiedziałam, ja nie mam czasu, ja chcę mieć rodzinę, ja chcę rodzić dzieci, ja muszę tę szkołę skończyć w terminie. No innymi Poza tym... słowy powiedziała Pani, że umie Pani to już wszystko, tak, jest ja to formalność. ja byłam w stanie zdać y, z, zawodowe przedmioty y, razem Reaktorską, z innymi, tak. czułam się na siłach, a teoria y, sprzyjała, teoria, która y, była przerabiana w warszawskiej szkole. W dwa lata. W Łódzkiej była przerabiana w trzy lata. Czyli ja miałam materiał teoretyczny zaliczony. Mhm. Chodziło tylko o sprawy aktorskie, z którymi ja no, czułam, się, no, czułam się, że dam sobie radę y, w czasie egzaminu wstępnych. Y, Jadwiga Chojnacka nie wyraziła zgody. Y, decyzję podjęła Rada Pedagogiczna, Rada Profesorska, która przyjęła mnie na rok, ale ona umyła ręce. Ona powiedziała, ja nie jestem opiekunką Barbary Brylskiej. Jak ona studiuje? Zanadrzu miała pułapkę na mnie, ponieważ żeby dostać dyplom trzeba było zagrać w dwóch przedstawieniach teatralnych. Wszystkiego były trzy przedstawienia teatralne, a ona dwa reżyserowała i ona wiedziała, że mnie do żadnego nie zaangażuje, a że z jednym przedstawieniem ja nie dostanę dyplomu. I tak się stało. To znaczy, nie dostałam. Dyplom. Stało się tak, że zagrałam w jednym y, przedstawieniu. A, a jako drugie, drugie, zaliczono a drugie zaliczono mój dorobek po prostu filmowy, Aha. który był już bardzo duży. I... No właśnie, Pani Barbaro, tu już się zarysowuje <laughs> sytuacja Pani życia, że z jednej strony narasta i to powiedziałbym w postępie lawinowym Pani dorobek. Sympatia widzów, ilość Pani zdjęć na okładkach czasopism, i właściwie taka legenda, która już zaczyna Pani towarzyszyć. I w oczywisty sposób staje się pani gwiazdą, dosłownie z dnia na dzień. A z drugiej strony narasta, powiedziałbym, taki bierny, a czasem czynny opór różnych ludzi, którzy na pani kolejnych etapach życia pojawiają się i odgrywają pewną ważną rolę. To był profesor Kreczmar, wybitny przecież aktor i wybitny człowiek. Ale bardzo go lubiłam. I on w sumie tak się ze mną pożegnał sympatycznie. Mimo, że to było odejście dla mnie było bardzo bolesne. A... Ale w momencie, kiedy ktoś mówi, Basiu, ty sobie dasz bez szkoły radę, to jest ogromny komplement. Potem Jadwiga Hojnacka, No a potem następna poważna rzecz, i o tym już wiemy wszyscy, bo my żyliśmy tą sprawą, kiedy wiadomo już było, że będzie potop realizowany, i był taki plebiscyt narodowy, prawie jak, jak wybory. Kto ma zagrać oleńkę? No jak? To przecież najważniejsza rola. I w tym plebiscycie wygrała Barbara Brylska, w związku z tym w filmie Barbara Brylska nie zagrała. Dlaczego? To nie w związku z tym. Ja nie zagrałam, że wygrałam plebiscy. Tylko w związku z tym, że była osoba, która postanowiła, że te role zagrał Dałek. Ale co to za osoba? Nie mogę powiedzieć. To jeszcze Ale obowiązuje tyle lat taka. Nie, nie. Ja, cisza? ja tę osobę bardzo lubię. Były to takie okoliczności, kiedy, kiedy był konflikt mój z. Z Żuławskim, kiedy. Pani miała zagrać główną rolę w jego filmie Diabeł. Tak, to który... znaczy miała zagrać Braunek, ale ponieważ była w zaawansowanej ciąży, kierownictwo produkcji nie podjęło tego ryzyka. I stwierdziłam potem, że Żuławski użył mi jako owcy ofiarnej, że po prostu. Ale podpisał z panią kontrakt. No, na pod, podpisał ze mną kontrakt, ale on wiedział, że on ten kontrakt zerwie. Jestem absolutnie przekonana. Po prostu on tak długo y, zrobił jeden dzień zdjęciowy, potem bardzo długo zwlekał z następnymi, czekając, aż Małgosia urodzi. I y, to nie jest jej wina, bo ona była szalenie y, y, zaangażowana wtedy. I y, y, to była wielka miłość i ona musiała ulec jego y, decyzji. I on post, postąpił ze mną jak y, z rekwizytem. Ale chcę pani powiedzieć, że w sprawie Oleńki w potopie, to nie I była potem, decyzja kiedy Małgosia miała ogromne y, y, nieprzyjemności, tam był sąd y, y, koleżeński u filmowców i ona tę rolę zagrała bez y, y, garzy. Ja dostałam pełne wynagrodzenie za te rolę y, 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 y i tak dalej. I w się. środowisku no, była taka taki stosunek nie, nieprzychylny dla niej. I żeby przełamać tę złą passę... Ktoś postanowił jej poprawić humor i, i, i zadecydował, żeby moim kosztem. Tak, absolutnie. Było to niesprawiedliwe, bo skoro się ogłasza konkurs i ja wygrywam, to nie ma takiej, skoro szanujemy widza, takiej sprawy, żebym ja tego, chyba że ja odmówię. A rozumiem, że marzyła pani o tej roli? Marzyłam i to była jedyna rola, o którą walczyłam, już wiedząc, że ja nie zagram, ale. Walczyłam jak to zwykle bywa w moim życiu, mało skutecznie. No, ale reżyser Jerzy Hoffman być może miał jakieś inne powody, żeby uniknąć spotkania z panią na planie. Podobno w czasie pana. Woła... Jego wykrętu. Nie wiecie, się powiedział, kiedyś, tak, skarżył że... się, że były kłopoty z panią, że Nie było żadnych kłopotów. Chodzi pani na plan zdjęciowy z pieskiem swoim, który wszystkim przeszkadzał. Nikomu nie przeszkadzał. To był pies, który przebywał nawet na sali synchronizacyjnej. Co sobie trudno wyobrazić, że pies, bo wszyscy też byli zaskoczeni, ja powiedziałam: "Sprawdźcie. To jest pies, który wstrzyma oddech, kiedy ja będę mówić. Ale skąd ten pies się wziął? Czy to tak, że gwiazda musi przyskakować na mnie? Ja po prostu nie miałam z nim co zrobić, i, i, i ja po prostu zabierałam go z sobą do pracy, bo y, nie miałam go z kim zostawić. Natomiast y, ja, Jurka, bardzo lubię Hoffmana i y, ja wiem, że on musiał wymyślić coś, żeby usprawiedliwić to, że mnie nie zaangażował do lęki. Ja mu to przebaczam, i ja nie mam pretensji. On był postawiony w sytuacji bez wyjścia. A to prawda, że w czasie kręcenia filmów pani ma obyczaj robienia na drzutach robótek pomiędzy zdjęciami, pomiędzy ujęciami. Tak było, nie zawsze. Już nie. Ale że, że jest pani w stanie w ciągu. Ułamka sekundy, po prostu odłożyć druty i zalać się łzami, wystąpić w, w roli skrajnie emocjonalnej, że nie potrzebuje pani żadnego przygotowania psychicznego do tego, tylko y, całkowicie y, warsztatowo jest pani tak sprawna, że może prawie że jednocześnie robić na drutach i mówić kwestie Julii z Rommelem. No ja po prostu muszę być przygotowana. Jeśli nie jestem przygotowana, to na coś takiego bym sobie nie pozwoliła, bo bym w, w międzyczasie raczej y, myślała o tym, co mam zrobić za chwilę. Ale w momencie, kiedy jestem przygotowana i wiem, co mam zrobić, to jest mi obojętne, czym się zajmuję w przerwie. A ile I sweterków? Koncentracja zrobi... następuje natychmiast. Ile sweterków zrobiła pani na drutach w czasie kręcenia filmu? <grym> ja chyba zrobiłam jeden sweterek dla ukochanego w czasie kręcenia yy, pana Woodjawskiego. To był słynny sweterek, o którym yy, Madzia też mogłaby coś powiedzieć. Yy. Także nie, nie było tego wiele. A jak to jest ze stosunkiem do e, obsługi na planie filmowym, do charakteryzatorek? Hoffman powoływał się, że ma, miała pani taki dosyć e, e, suchy e, stosunek do nich, e, e, co powodowało, że nie przepadali. Że, kryty że krytyczne. Fakt, że ja z wiekiem spokorniałam, że ja nie byłam osobą pokorną i kiedy miałam coś do powiedzenia i czułam, że to nie jest tak, mhm. ja wypowiadałam swoje racje głośno i no nie byłam dyplomatyczna. Niemniej kończyłam szkołę plastyczną i miałam takie pojęcie o tym, co jest dobre, co jest złe w tej dziedzinie i jeśli miałam jakieś zastrzeżenia w czasie, nie wiem, przymiarki, znaczy mm -hmm. do kostiumu, to wynikało to z, z mojego przeświadczenia. To nie była y, negatywny stosunek do, do tych ludzi, z którymi współpracuję. Nie chciałam być niegrzeczna czy, no byłam niedyplomatyczna. Po prostu głośno mówiłam to, co myślałam i, a nie wszyscy to lubią. Kiedyś pani powiedziała o mężczyznach w pani życiu takie słowa. Mnie się udało, tylko innym czasem ze mną nie wychodziło. I teraz cofając się i patrząc na, na pani związki, pierwsze małżeństwo z człowiekiem, którego tak pani szanuje do dzisiaj, i drugie małżeństwo z panem Ludwikiem, którego również bardzo pani szanowała jako wybitnego lekarza i, i ciekawego człowieka. Oba przeżywały bardzo poważne kryzysy. Zastanawiam się, czy nie jest tak, że gdy się jest gwiazdą filmową, to małżeństwa z normalnymi ludźmi spoza tego zawodu mają y y y y niewielkie szanse w konfrontacji y z. Pięknymi mężczyznami, z którymi pani się spotyka ciągle na planie, jeżdżąc po świecie, w, w, podczas różnych festiwali, uroczystości, nowych filmów. Przed panią są najpiękniejsi amanci, bo pani jest amantką, więc ma pani do czynienia wyłącznie z pięknymi ludźmi. Czy to nie jest tak, że ten pani zawód, istotnie jak siostra pierwszego męża przewidywała, poniekąd uniemożliwia normalny związek? Wszystko się zgadza. Chociaż ja robiłam ze swojej strony wszystko, żeby żeby utrzymać normalność w rodzinie, to znaczy w ogóle moje życie zawodowe z prywatnym żyło w absolutnej symbiozie, jedno pomagało drugiemu, niemniej na pewno jest coś takiego, że mężczyźni nie wytrzymują tej presji, tym bardziej jeśli są spoza, spoza zawodu żony. Presji czego? Presji... I popularności, tego, że są mężami swojej żony. Co ja uważam, że jeśli, jeśli człowiek jest na odpowiednim poziomie intelektualnym, to powinien sobie zdawać sprawy, nie mieć kompleksów i y, brać to, y, co najlepsze z tego związku. Y, w pierwszym małżeństwie było tak, że mój mąż chci, stał bardzo na uboczu tego. On nigdy nie chciał brać udziału w premierach, y, w, w różnego rodzaju przyjęciach. Y, nie chciał korzystać z moich pieniędzy. W ogóle był to kryształowy człowiek. Jest do tej pory. Przyjaźni mi się zresztą. Nawet z jego żoną. Jest wspaniale. Drugi mąż z kolei lgnął do tego środowiska. Szalenie mu to imponowało, ale podejrzewam, że chyba dlatego zostałam jego żoną. Poza tym, że miałam te atuty, które sobie które cenił, to znaczy, które na ogół przyciągają uwagę, na czym miałam urodę i, i, i byłam popularna, więc są tacy, którzy się dowartościowują w ten sposób, w takich związkach. A z drugiej strony nie wytrzymują, nie wytrzymują tej próby. Po prostu chcą mieć, chcą być z osobą popularną, a jednocześnie Wdeptują ją w ziemię, żeby nie wypadać przy niej gorzej. I tak było w drugim małżeństwie. No to ale znaczy, poje... Czyniono wszystko, żeby żeby mnie odwartościować, żeby tym samym siebie jak gdyby dowartościować. Czyli wyrównać szanse. Kompleksy. Nie wiem. I to jest fatalne w tym zawodzie, to znaczy, jeśli. Kobieta jest bardzo popularna i y, w miarę niezależna. Jest bardzo trudno jej znaleźć partnera. A dlaczego nie szukała pani partnera wśród swoich kolegów zawodowych? Ja nie Za szukałam, kraju. to przychodziło, to się nie szuka. Y, ja twierdzę, że w ogóle całym naszym życiem rządzi przypadek i nigdy nie wiemy, kogo spotkamy i kto nas. Y, Południe. No, ale zawsze kobieta ma tę możliwość, że gdy chłopak się oświadcza, może przyjąć lub odrzucić oświadczenie. No. A mnie się podobali przystani mężczyźni, oni są małowarci i bardzo trudno ich utrzymać przy sobie. Są na ogół niewierni, są zapatrzeni w siebie, może nie wszyscy. Ale większość pięknych mężczyzn jest, nie, nie jest materiałem na mężów. A piękne kobiety? Mnie się wydaje, że ja byłam wspaniałą żoną. Mnie się wydaje. Starałam się przynajmniej, i y, robiłam wszystko, żeby y, mój drugi mąż nie odczuł tego. Y, tej mojej popularności, ja go zawsze wszędzie z sobą zabierałam, on był zawsze wszędzie przy mnie obecny, i mimo to nie, to nie pomogło. Ale pani rodzina się powiększyła, ma pani Miała Pani dwoje dzieci, z czego starsza córka, o której wiemy, że zginęła, mija chyba już 2,5 roku od tego tak. momentu, gdy w wypadku samochodowym zginęła. Była doskonale zapowiadającą się modelką i aktorką i stała przed szansą spełnienia Pani marzeń, ponieważ zaproponowano jej rolę Heleny w Ogniem i Mieczem, które miało być i nadal ma być realizowane. No, niestety, wszystkie te plany przeciął wypadek miała 20 lat, gdy zginęła. I jak wiadomo, w Pani życiu to jest cezura, wszystko się liczy do czasu tego wypadku i od tego momentu. To zresztą było również ważne dla Pani przyjaciół, dla wszystkich ludzi, z którymi Pani jest związana. Poprosiliśmy znowu Magdę Zawadzką, żeby powiedziała, jak ona przeżyła ten moment. Myślę, że wielkim w ogóle szczęściem jest to, że ma drugie dziecko. Oczywiście dziecko nie zastępuje innego dziecka, ale niemniej stwarza sytuację, w której ona ma dla kogo żyć. I ten chłopczyk, który ciągle jest jeszcze dzieckiem kilkunastoletnim, wymaga jej wielkiej troski i opieki, tym bardziej, że również stracił przecież swoją ukochaną siostrę i myślę, że to jest dla niej wielka motywacja, ale ja nie, nie umiem skomentować tej tragedii i w ogóle Przyznaję, że nie daj Boże, nie daj Boże, żeby kogokolwiek coś takiego spotykało. Także na ten temat muszę spuścić zasłonę, bo nie umiem nawet o tym mówić. Zdaje się, Daniel Olbrychski zadzwonił do Pani wkrótce po tej wiadomości? Czy przysłał? Ja on tele... wysłał depeszę, najpiękniejszą, to znaczy trudno mówić. Yy. To nieodpowiednie słowo, a że w każdym grzejszą. razie y, y, nie mogę jej zapomnieć. On po prostu napisał dwa słowa: Basiu żyj. Czy udało się pani y, poczuć smak życia, to znaczy świadomość życia od tamtego czasu? Nie, ja po prostu y, stwierdziłam, że byłam bardzo, bardzo szczęśliwą osobą, co do czego miałam duże wątpliwości przed tym. W tej chwili tłumaczę to sobie jako przepiękny sen, który mi się przyśnił: Że miałam rodzinę, że, że mimo rozwodu miałam dwoje dzieci i córkę, która miała kontynuować to, co ja z czym ja już się właściwie żegnałam, nie będąc absolutnie zazdrosna, wręcz yy, zakochana w jej planach. i yy, Szczęśliwa, że jej się tak wiedzie, to było tak błyskawicznie, w takim tempie. Była przepiękna, bardzo inteligentna i była tą moją, tą nadzieją, tą, tą pociechą, że ja nie cierpiałam z powodu tego, że nie pracuję tyle, ile pracowałam. Miałam się czym zająć. Po prostu robiłyśmy plany. W jakiej... I ja myślałam o tym, jakby jej pomóc, co trzeba zrobić, żeby ona nie popełniła tych samych błędów co ja miałam już doświadczenie i myślałam, że to tak będzie pięknie i niestety. A gdyby dziś pani miała odpowiedzieć na pytanie, czy była pani kiedyś w siódmym niebie? O, wiele razy. Wiele razy. Wtedy, kiedy się zakochiwałam, wtedy, kiedy rodziłam moje dzieci. To była banalna, jestem w tym momencie, bo wtedy chyba wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, ale to było autentyczne. I ja bardzo długo czekałam na pierwsze dziecko. Na drugie też zresztą. Z tym, że to było już zaplanowane, świadome. Najszczęśliwsza byłam nawet nie wtedy, kiedy byłam zakochana, ale wtedy, kiedy urodziłam moją. Moją córkę. Też Basia. Też Basia, tak. Pani Barbaro, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i proszę mi pozwolić skończyć ją życzeniem, aby pani bywała w siódmym niebie, aby pani odnalazła swoją drogę do siódmego nieba, na której to drodze mogą się zdarzyć pani jeszcze nieprzewidywane, a miłe momenty życiowe. A sobie życzę i, państw, i w imieniu państwa, zapewne. Żebyśmy mogli Panią oglądać na ekranie w telewizji, żeby pani zawodowo też się pokazywała, ponieważ ja głęboko w to wierzę i wiem, że te role, które ma Pani zagrać, to pewnie będą te najwybitniejsze Pani role, które wciąż Pani dławi w sobie, a trzeba je zagrać. Nie, 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 ja nie jestem aż taką optymistką za życzenia w każdym moim razie. Bardzo dziękuję, ale ja nie spodziewam się już za wiele od życia. Ja... Z wielu rzeczy zrezygnowałam. Uważam, że człowiekowi jest bardzo niewiele potrzebne do życia. Reszta jest na pokaz. I ja teraz jestem dla mojego syna i y, proszę y, los o tyle szczęścia, żeby miała siły i możliwości wychować go tak jak trzeba. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jutro wigilia. Najbardziej rodzinne święto w roku. Y, więc myślę, że. Słoszę Państwu oczywiście w imieniu nas wszystkich, którzy przygotowują siódme niebo i w imieniu Edwarda Lubczyna, który rysuje dla nas życzenia świąteczne, ale także o, o, z dodatkiem nadziei, że wykorzystają Państwo obecność swoich bliskich podczas Wigilii, bo jak się okazuje to jest to, to co najcenniejszego mamy w życiu i co jest najważniejsze. Dziękuję Pani, Pani Barbara. Dziękuję.